Witajcie kochani. Tak, kilka refleksji na temat właśnie poczucia bezpieczeństwa. Zobaczcie, jak tak spojrzymy na ten świat wokół nas, to każdy szuka poczucia bezpieczeństwa. Chce znaleźć coś, co da mu jakąś gwarancję. I są to różne certyfikaty, różne gadżety, różne różności itd., które w jakimś sensie pozwolą mi się zabezpieczyć przed jakimś tak naprawdę wyimaginowanym zagrożeniem. Ale tak to działa, że gdzieś tam potrzebujemy czuć ten grunt. Czuć i być pewnymi tego gruntu, że on nie zostanie zachwiany. I przez to są różne działania polegające na tym, że przez coś, co będę posiadał, czy przez pewne umiejętności survivalowe, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, czy jakieś gadżety, które mi zapewnią dobre życie, szukamy tego. Się tego pragnie i przez to troszeczkę się dotyka tego poczucia bezpieczeństwa. Ale jak wiecie, myślę, że wielu z Was, wielu z nas, sam tego doświadczyłem, w takich zewnętrznych elementach i gadżetach i posiadaniu czegoś, czegokolwiek, jakkolwiek to sobie ujmiemy, poczucie bezpieczeństwa w pewnym momencie się kruszy. Rozpiernicza się na tysiące części i tak naprawdę to, co my nazywaliśmy, że to już jest takie coś moje, silne, daje mi takie poczucie szczęścia i takiej pewności, się rozwala. I to związane z tym, jak nasz umysł pracuje. Nasz umysł szuka przywiązania, szuka oparcia, szuka jakiejś przestrzeni, którą może w jakimś stopniu ją przetrzymać w tym całym świecie, w którym tą stałą jest nieustanna zmiana. I my w tym swoim myśleniu, w tym swoim podejściu próbujemy znaleźć takiego właśnie, takie oparcie i przywiązać się do czegoś, co niby ma być. I powiem Wam tak, z jednego uzależnienia przeskakujemy w drugie uzależnienie, z jednego schematu przeskakujemy w drugi schemat i tak dalej przeskakujemy po to, żeby cały czas pod przykrywką innego, pięknego jakiegoś opisu czuć się bezpiecznie, bo ja w tej swojej praktyce duchowej już czuję się taki osadzony. I to jest takie fajne, że przychodzi też moment, że to też się roztrzaska, rozbije na tysiące kawałków i nagle jest do bani. Działało i nagle przestało działać. I widzicie, kolejnym jakimś takim elementem, oczywiście tu można było wiele szczegółów poruszyć, ale chcę tak nakreślić cały taką fajną drogę, że kolejnym takim elementem jest to, że próbujemy znaleźć osadzenie w swoim ciele poprzez poznanie samego siebie, poprzez świadomość, samoświadomość swojego ciała, jak się czujemy, jak ta energia płynie i tak dalej, i tak dalej. I w tym się gdzieś tam osadzamy i budujemy swoje poczucie wartości. Ale co by było, gdyby nagle to ciało, które jest źródłem naszego szczęścia, naszego pokoju, harmonii, taki nie przestało być takie sprawne, jak jest. A może coś jeszcze innego się stało. Nagle też pewne elementy, które my budujemy na podstawie właśnie tego osadzenia w swoim ciele, też się burzą. I też tracimy to poczucie. Totalnie tracimy. I wtedy co się dzieje? No czasami właśnie przez chorobę możemy się wiele nauczyć, że to budowanie swojego poczucia, takiego osadzenia, pokoju w ciele i w sprawności, w umiejętności i w zdrowiu jest też iluzoryczne. I kolejnym elementem jest też taka wizja siebie, taka samoświadoma wizja, że świadomie patrzymy na to ciało, jakie jest, przyjmujemy, akceptujemy takie, jakie jest. Potem widzimy emocje, przyjmujemy je i one przepływają i są takie, jakie są. Myśli są jak chmury i przepływają i gdzieś tam w tym wszystkim to przyzwolenie na to, żeby wszystko przepływało, wszystko bez takiego spinania się, napinania, bez takiego próbowania tego manipulowania, bez manipulowania, żeby to po prostu płynęło. I w tym też stanie zaczynamy odkrywać poczucie bezpieczeństwa. I to jest taki malutki
taki malutki, a zarazem niesamowity moment do tego, żeby właśnie też to przeskoczyć. Że przez taki właśnie stan takiego obserwowania, samoświadomości też budujemy poczucie, które niby ma nam dać jakieś uświadomienie siebie i tą pewność, kim jesteśmy. A nagle, gdy przekraczamy te wszystkie progi, przekraczamy te wszystkie swoje wizje, te wszystkie uświadomione różne przestrzenie, obrazy samego siebie, nagle pojawia się wielka przestrzeń, w której nie ma się o cokolwiek zaczepić. I tutaj już umysł się nie zaczepi. Nie zbuduje kolejnego iluzorycznego poczucia bezpieczeństwa, bo wszystko po prostu jest zmienne i zwiewne. I to jest moment takiego uświadomienia sobie, że jest we wszystkim. Że jesteśmy połączeni ze wszystkim. Że nie ma żadnego zagrożenia na zewnątrz, ani wewnątrz. Jest po prostu cały czas to jestem, żyję. Żyję czy w wymiarze tym fizycznym, czy w innym, po prostu życie jest istnieniem wiecznym. I pewien rodzaj właśnie takiego uświadomienia, takie właśnie uświadomienie, takie otwarcie się na tą przestrzeń bez granic, na otwarcie się na to, co nie ma tam ani bezpieczny, niebezpieczny, zagrożony, po prostu całkowite zaufanie życiu. Jest takim elementem, który budzi coś, co jest poza słowami. Coś, co życzę każdemu z nas. Kochani, trzymajcie się, najlepszego życzę Wam. Kilka refleksji na temat poczucia bezpieczeństwa. Hej, zaufanie.